Wiosna idzie. Czas przygotować rower na krajoznawcze wycieczki. Jedna z najlepszych tras w Łódzkiem to wyprawa wzdłuż rzeki Grabi. Zatem dla zachęty wrzucam trzy krótkie ciekawostki z trzech miejsc na szlaku. Ewangelicy przybyli pod Pabianice po drugim rozbiorze Polski. Pochodzili z Turingi, Wielkopolski, Pomorza oraz Saksonii. Prusacy chcieli ożywić gospodarczo te tereny, które pod koniec XVIII wieku były słabo zurbanizowane. Pozostałością po tej społeczności jest cmentarz w drzewocinach. Chowano na nim głównie baptystów, ale zdarzały się również nagrobki braci czeskich. W 1945 roku wieczny spoczynek znaleźli tu również niemieccy żołnierze, których później ekshumowano do Siemianowic Śląskich. Młyn w Ldzaniu pochodzi z końca XIX wieku, a jednak turbina nadal działa. Zresztą tutaj są dwa młyny położone po obu stronach grabi. W jeden zespół łączy je most i śluza. Młyn w Barycz był młodszy. W tej dekadzie obchodziłby stulecie istnienia. Niestety poszedł z dymem w 2018 roku. W 2020 roku, bo z tego okresu są te wszystkie zdjęcia, można było oglądać jego zgliszcza. Smutny przystanek nad grabią.